Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych w tym tygodniu, ale to nie znaczy, że na rynku długu było nudno. W tej chwili bycie długim na rynku długu to naprawdę długoterminowa perspektywa, a to dlatego, że właśnie polskie obligacje w tym tygodniu sięgnęły swoimi rentownościami 3%. Jeszcze nie tak dawno, jeszcze na początku stycznia wydawało się, że ten poziom spokojnie będzie bardzo odległy, a tymczasem okazuje się, że rzeczywistość okazała się brutalna dla inwestorów i niestety zmusiła nawet Ministerstwo Finansów do odwołania przetargu obligacji. Takiej sytuacji z pewnością znaczna część inwestorów na rynku długu się nie spodziewała. Na szczęście Ministerstwo Finansów może sobie jeszcze odczekać chwilę, no bo jeżeli chodzi o prefinansowanie potrzeb pożyczkowych dla Polski, to mamy grubo powyżej 50%, a więc czasu na realizowanie tych potrzeb i pożyczania pieniędzy jest jeszcze sporo. Inwestorzy na rynku długu muszą się martwić, ale inwestorzy w akcjach mogą być trochę bardziej spokojni. W tym przypadku, jeżeli chodzi o dane z Ameryki, było odrobinę lepiej, bo sektor usług trzyma się nadal dobrze, i dane z Chin, czyli z drugiej największej gospodarki, też wypadły umiarkowanie dobrze. Tam przynajmniej indeks PMI pokazał, że jest odrobinę lepiej niż jeszcze było przynajmniej parę miesięcy temu. W akcjach można było wybierać wzrosty, w obligacjach trzeba było wybierać spadki, a Brytyjczycy już wybrali. Tym razem na tych wyborach, które już za nami, brytyjski rząd się nie zmienia, a konserwatyści będą mieli odrobinę więcej przewagi. To zostało przyjęte przez rynki umiarkowanie optymistycznie, głównie dlatego, że jeżeli chodzi o utrzymanie władzy, to przynajmniej ta część będzie stabilna w brytyjskiej gospodarce. Mówiąc o wyborach Wielkiej Brytanii, które już za nami, pamiętajmy, że w niedzielę wybory przed nami, a zatem wszyscy, którzy chcą dobrze wybrać, na pewno w niedzielę powinni wybrać się na wybory.